zaraz przestawię Gagarina, tylko skończę jeździć z Miłką. Ja nie puściłem, bo mam dwie lokomotywy w malowaniu PTK Zabrze. Chociaż Gagari ma tą drugą nazwę, która była później nadana PTK Holding Zabrze. I tutaj tylko na chwilę tą lokomotywę Ludmiłę przestawię. I to jest Gagarinek, który był robiony. To oryginalny Guzlow, to jest oryginalny, dostałem od Łukasza za lokomotywę Mechano, osiówkę. Oczywiście musiał mi Daniel ją zrobić, złożyć, bo ona była w częściach. Były dwie budy, tu jedną budę zrobił mi Daniel na LHS, prezentacja już była, że tutaj ma M62 1241. A dole to z oryginalnej lokomotywy, numery wzięte, wszystko PTK Holding A Zabrze. Tutaj mamy, a na Ludmice mam PTK GK Zabrze. PTK GK Zabrze to była pierwsza nazwa. Później była ta nazwa, to potem właśnie była ta PTK Holding SA Zabrze. Ale później oni się połączyli z jeszcze jedną firmą i teraz jest inna nazwa, ale nie pamiętam, nie chcę się teraz szukać. Ale mam to gdzieś zapisane. Ale mam tutaj malowanie PTK Holding Zabrze, bardzo ładne malowanie, logo PTK, też ładne logo, wszystko elegancko, ładnie, pięknie. Oryginalna lokomotywa Guzlow, BR-120 przerobiona na M62-1241. I Gagarin jest przygotowany, Ludminkę przestawiłem tam na drugi tor. To malowanie i puścimy sobie teraz Gagarina PTK Holding Zabrze. Bardzo mi się to malowanie podobają, dlatego Daniel mnie tak pomalował. Pierwsza malowana była Ludmiłka, a w zeszłym roku ten Gagarin. Tutaj akcja gaśnicza nadszałego, także lokomotywy wspierają gaszenie kamienicy.
To mam Gagarinka, a to w tym malowaniu Ludmiłka. To ze względu na złą pogodę może muszę przełożyć robienie tego piątego modułu, bo nie mam skąd wziąć piasku, ani kawałek tam ziemi potrzebuję, a jak nie zamarznięte to chlapa, jak nie chlapa to śnieg, jak nie śnieg to deszcz i to muszę poczekać, że się fajnie rozpogodzi, bo nie będę specjalnie kupował posypki ciemnej, ja tylko trochę potrzebuję. Ostatnia prezentacja z moich lokomotyw, które już miałem. Teraz będę prezentował już tylko, jak coś nowego mi dojdzie. A to do następnego. Na razie, hej.